12 lutego ruszyły wyciągi narciarskie, ale też coś miłego już 13 lutego wydarzy się dla łyżwiarzy. Od soboty miejskie lodowisko dostępne będzie dla miłośników tego rodzaju aktywności. W soboty i niedzielę wejścia na tafle przy Szkole Podstawowej nr 11 będą co godzinę od 11 do 17. W pozostałe dni tygodnia lodowisko będzie dostępne od 14 do ostatniego wejścia planowanego na 17. Jak informuje ratusz, zarówno wstęp, jak i wypożyczalnia łyżew są nieodpłatne. By móc cieszyć się z dostępności lodowiska, musimy jednak pamiętać i respektować szereg zasad wynikających z obostrzeń sanitarnych. Z lodowiska może jednorazowo korzystać maksymalnie 30 osób. By wejść do namiotu z taflą, z wypożyczalni należy odebrać bilet. Obowiązkowa jest maseczka lub przyłbica. Szalik to za mało. Łyżwiarze muszą mieć rękawiczki. Obowiązkowy jest również dystans społeczny. Jak zapewniono nas w magistracie, każdorazowo po zwrocie wypożyczonych łyżew będą one dezynfekowane. I jeszcze jedna niezwykle ważna informacja. Osoby wykazujące objawy infekcji mają zakaz wstępu do obiektu. Życzymy doskonałej zabawy.